Czwarty konkurs indywidualny 40. sezonu Pucharu Świata. Jesteśmy w Azji, 25 km za Uralem. Na konkurs na skoczni o dźwięcznej nazwie Bocian zapraszają Państwa Sebastian Szczęsny i Przemysław Babiarz. Po inauguracji w Wiśle, po wizycie na dalekiej północy w Kusamo, teraz, tak jak wspomniałeś, Przemku, Azja i za moment rywalizacja w Niżnym Tagile. Zobaczymy, jak potoczą się losy tego konkursu po tym, co działo się wczoraj podczas kwalifikacji, po tym, co działo się również dzisiaj podczas serii próbnej. Nabieramy naprawdę olbrzymiego apetytu, myślę, że podobnie jak Państwo, na te znakomite zawody, które przed nami, których gorąco wierzymy w to, że będą odbywały się w naprawdę dobrych warunkach, a przynajmniej równych warunkach dla wszystkich i o tym, kto które miejsce zajmie, będzie decydowała aktualna forma, dyspozycja, a nie łód szczęścia, chociaż mówi się, że łód szczęścia także w sporcie jest potrzebny. 50 skoczków w pierwszej serii będziemy oglądać, w tym 6 biało-czerwonych, z 12 numerem startowym Maciej Kot, z 21 Stefan Hula, z 38 Kuba Wolny, Dawid Kubacki to numer 39, 48 Piotr Żyła, 49 Kamil Stoch. Jest ich 6. Zwróćmy uwagę, że w kwalifikacjach najniższa pozycja to była 31. Gdyby tak o piętro wyżej, to mielibyśmy prognozę na drugą finałową serię. To by oznaczało, że każdy z naszej szóstki będzie punktował, a to by oznaczało, że w Pucharze Narodów, w którym ścigamy się z Niemcami teraz, oni nas troszkę doszli w ruch na 24 punkty, także ważny jest każdy skok i już patrzymy, zaczyna człowiek, który zdaje się zrobił tutaj furorę podczas treningu, ale nie dzisiaj, tylko wczoraj, bo pofrunął na 141,5 metra. Natomiast dzisiaj w serii próbnej tylko 109 metrów, a więc Roman Siergiejewicz Trofimow. Kilka słów na temat skoczni, na której rywalizują zawodnicy. Punkt K to oczywiście 120 metr, wielkość tego obiektu 134 metry, rekord 141,5 2 grudnia 2017 roku. Tak daleko skoczył tutaj Johan André Forfang. Tymczasem Roman Siergiejewicz Trofimow 123 metry. To jest skoczek, który wczoraj skoczył zaledwie 114 metrów, był 33 w kwalifikacjach. Dzisiaj jeszcze bliżej podczas serii próbnej, ale teraz 123 metry. To naprawdę niezły wynik i warunki wieczne. Metr na sekundę wiatru pod nartem, a więc ma odjęte 9,9 punktu. Kevin Bickner, człowiek, na którego ja troszkę stawiałem i na razie się zawiodłem, bo początek sezonu w wykonaniu Amerykanina nie nadzwyczajny. W Wiśle był 42. W kwalifikacjach już trochę lepiej, 30. Skaczą z 5. belki startowej, a kwalifikacje były z 2., a więc trochę inne warunki. Patrzmy na prędkość, no i patrzmy na Bicknera, który ląduje teraz gdzieś poza punktem K, więc to był chyba niezły skok Amerykanina. On zresztą 129,5 metra uzyskał w tym treningu poprzedzającym pierwszą serię, a więc zdaje się, że on już trochę poczuł mlusa. Teraz 127 metrów. No tak, czekamy na to, kiedy przebudzi się Kevin Bickner, bo na co stać reprezentanta Stanów Zjednoczonych, to my doskonale wiemy, że stać go na to, by regularnie lądować w drugiej dziesiątce choćby zawodów Pucharu Świata, tak jak czynił to choćby 2 sezony temu czy sezon temu. Na razie oczywiście Kevin Bickner prowadzi o 11,9 punktu przed Trofimowem. Na belce startowej reprezentant Japonii, a więc Taku Takeuchi, doświadczony skoczek, ponad 30-letni, bez punktu jeszcze w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata. To jest 4. konkurs indywidualny. Taku Takeuchi, 107,5 metra dzisiaj tylko podczas serii próbnej, teraz nie doleciał do punktu konstrukcyjnego. No jak po grudzie początek tego sezonu dla Taku Takeuchiego, a to przecież zawodnik, który ma na swoim koncie miejsce na podium w zawodach Pucharu Świata. Wprawdzie 4 w karierze, ale ma. Japończycy przecież idą z wiatrem, który wytworzył takim zassaniem w górę, powiedziałbym, Ryoyu Kobayashi, który wygrał już 2 konkursy na 3, ale na razie Takeuchi do tego rytmu nie może się dopasować. Tymczasem mamy Sondre Ringena. To jest Norwek, który raz punktował w Pucharze Świata. To było w Lillehammer w ubiegłym sezonie. Podczas kwalifikacji dobry skok, 11 miejsce w tych kwalifikacjach. Może nie imponująca odległość, ale miał niełatwe warunki. Teraz musi skoczyć około 127 metrów, aby wyprzedzić Bicknera. I ląduje, no nie wiem, czy to było 120 metrów, czy troszkę bliżej. Na pewno to nie było na tyle daleko, aby objąć prowadzenie. 118 metrów Sondre Ringena, 22-letniego skoczka norweskiego, więc widać, że Steckel różnych próbuje. Lindvika jeszcze nie rzucił w bój. No spokojnie, spokojnie. Ma z czego wybierać Aleksander Steckel, tym bardziej, że jeżeli chodzi o oglądanego na naszych ekranach Sondre Ringena, on ma dopiero 22 lata, więc stosunkowo młody
zawodnik, którego głównie do tej pory oglądaliśmy w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Tam zdarzało mu się na przykład w ubiegłym sezonie stawać na podium, czy to było w Sapporo, czy w Renie, a nawet w Tietize Neustadt, do którego zawodnicy zawitają po Niżnym Tagile. Tymczasem na belce startowej Michał Nazarow, reprezentant Rosji, gospodarzy, 24-latek, także jeszcze bez punktów w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata. Przed 120 metrem wylądował Michał Nazarow. 48 i 39 wrócę, teraz około 117 metrów, 117,5 odległość, jaką uzyskał Rosjanin. A to zawodnik, który do tej pory w swojej karierze jeszcze, o ile się nie mylę, punktów Pucharu Świata nie zdobył. Punktował, jeżeli punktował, to punktował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. No ale podczas letniego cyklu lądował czasami w drugiej dziesiątce, między innymi w Rasnowie, gdzie zajął 16 miejsce. I to ciekawa sprawa, Nazarowowi dużo punktów odjęto. Miał stosunkowo najbardziej sprzyjające, przynajmniej według komputera, warunki, bo aż 11 punktów. Teraz rusza Ito i co ciekawe, Ito ma pod narty jeszcze mocniejszy wiatr, dlatego musi poszybować bardzo daleko, aby wyprzedzić Bicknera. Czy się to uda Japończykowi? Na pewno nie. Ląduje też przed punktem K, przed 120 metrem, a 116,5. A więc wciąż Kevin Bickner ze sporą przewagą, ponad 10 punktów nad Romanem Siriewiczem Trofimowem. Jeżeli chodzi o warunki, cały czas wiatr wiejący pod narty, ale z różną siłą. Na przykład Kevin Bickner miał około pół metra na sekundę. Trofimow już metr na sekundę. 98 setnych Daiki Ito, za co ma odjętych 9,7 punktu. Najwięcej miał odjęty Nazarow, aż 11,3, co widzieli Państwo za wiatr. Prawie 1,2 metra na sekundę, więc ten wiatr wiejący pod narty. Naoki Nakamura tam z boku, a tymczasem Czesław Kozisiek. Popatrzmy na naszego południowego sąsiada, 27-letniego skoczka z Łomnic nad Popełką, a więc tego samego miasta, z którego pochodzi Roman Kołdelka. I Czesław już w powietrzu, także jeszcze bez punktów w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata. Ubiegły sezon zakończył na 48. miejscu w klasyfikacji generalnej, teraz 122,5 metra. To trzecia na razie odległość z Kevin Bickner, przypomnijmy, 127. Odległość uzyskana przez reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Będzie miał odjętych tylko 7,9 punktu za wiatr. Czesław Kozisiek, ale miejsce będzie trzecie w tej chwili za Bicknerem i Trofimowem przed Sondrelingenem. A tymczasem weteran, tymczasem Nestor tego towarzystwa, Noriaki Kosai, 40 w tym roku już 6 lat skończonych, wicemistrz olimpijski z 2014 roku. Na razie mu się w tym sezonie nie wiodło, treningową serię tuż przed konkursem opuścił, wszystko teraz widocznie chciał zaangażować całą koncentrację w ten skok, ale czy to wystarczy, aby być w finałowej serii, żeby być w 30, żeby skakać po raz drugi, 119 metrów, a więc metr przed punktem K, niedużo punktów odjętych za wiatr, 5,1, noty między 16,5 a 17,5, ale akurat te dwie jako skrajne odpadną, więc 3,17 będą wyznacznikiem noty dla Noriakiego Kasai, 51 punktów. Plus to, co za odległość. Jest w tej chwili czwarty. A za moment Dmitrij Wasiliew i stąd taka wrzawa na trybunach skoczni, tej bocianiej skoczni, chyba tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o Dmitrija Wasiliewa. To jego czwarty start podczas zawodów Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Do tej pory najlepsze miejsce to 16. Tak było 14 grudnia 2014 roku. Troszeczkę za mocno w tej chwili wieje pod narty. Wasiliew, 48 miejsce podczas kwalifikacji wczorajszych. Dzisiaj to było 108 metrów. Dzisiaj zaledwie 110. I początek tego sezonu dla Dmitrija Wasiliewa. No, fatalny, naprawdę fatalny. Wszyscy czekają na to, aż ten niezwykle doświadczony skoczek w końcu się przebudzi. Proszę zobaczyć, on wykorzystał ten dobrze i mocno wiejący mu pod narty wiatr. Ponad 0,7 metra na sekundę, 133 metry. Pierwsza odległość powyżej 130 metrów. Dmitrij Wasiliew przed własną publicznością. Jak się pokazać? To właśnie takim skokiem. Oby tylko drugi był równie dobry. Wciąż przypominam sobie Turyn. Przecież on tam w Turynie po pierwszej serii prowadził. Skończyło się
się, tak, jak się skończy poza podium. Dmitri Wasiliew, właściwie mieliśmy takich dwóch weteranów po sobie. Wasiliew w stosunku do Kasajego jest może młodzieniaszkiem, ale jednak swoje 39 lat już ma. 133 metry, najdłuższy skok. No i oczywiście prowadzi ku radości licznie zgromadzonej publiczności. To liczy, mimo że mróz tam za Uralem trzaskający. Ale przewaga 10,3 punktów nad Kevinem Bicknerem. W tej chwili w pierwszej trójce dwóch Rosjan. Wasiliew prowadzi na trzecim miejscu Trofimow. I zaczynamy już przedstawiać zawodników, którzy punktowali w tegorocznym Pucharze Świata. Andreas Schüller, Szwajcar, już w powietrzu. W powietrzu, ale długo w tym powietrzu nie powisiał. Wylądował zdecydowanie przed punktem K, przed 120 metrem. Schüller 33 w Wiśle, 56 w Rudze i 30 w Rudze. To był ten jeden punkcik w tym drugim pełnowymiarowym, powiedziałbym, konkursie w Rudze, dzięki któremu figuruje w klasyfikacji generalnej. Teraz tylko 112 metrów Andreasa Schüllera. Przy niskich relatywnie notach daje mu to 10. pozycję, czyli ostatnią. Tak, Dmitri Wasiliew, 133 metry, odjętych tylko 7,2 punktu za wiatr. Bardzo dobry skok Rosjanina, wykorzystał wiatr wiejący pod narty. No i wielkie brawa dla niego za to, że te znakomite warunki potrafił wykorzystać. I popatrzmy na Gregora Deschwandena. 2 grudnia ubiegłego roku zajął tutaj 7. miejsce. To jest jego 5. start w Niżnym Tagile. 46. podczas pierwszych kwalifikacji, dzisiaj 115,5 metra, ale teraz o prawie 135 musiałby skoczyć Szwajcar, by pokonać Dmitrija Wasiliewa. Oczywiście tej odległości nie ma, ale powyżej 122 metrów, 122,5 dokładnie odległość, jaką uzyskuje Deschwanden. Ma odjętych 7,5 punktu, noty od sędziów po 17,5. No, furory nie zrobił, umówmy się. Gregor Deschwanden, 30. miejsce podczas pierwszego konkursu w Rudze. To są te jego jedyne punkty, czy też punkcik, jaki zdobył w tym sezonie. Aktualnie na 3. miejscu za Kevinem Bicknerem, a przed Trofimowem. W studiu w Warszawie Jakub Kot, na belce w Niżnym Tagile Maciej Kot. Czy te energie się dodadzą? Tego życzymy Maćkowi, który bardzo ładnie skoczył w kwalifikacjach. 8. miejsce, 128 metrów. O treningu dzisiejszym nie będziemy mówić. Ma dobry wiatr pod narty, musiałby potrzebować 137,5 metra. Maciej w powietrzu, tam była korekta i nie było 120 metrów. Nie było punktu K. Znowu było to odwracanie. Chyba za wcześnie się troszkę otworzył. Narzekał na to Maciek. Nie, jest jednak punkt K. 121 metrów. Ale będzie miał odjętych aż 10,3 punktu. Wiatr ponad metr na sekundę pod narty, co nie zmienia faktu, że o ile nawet odbicie u Maćka jest dobre, o tyle później zaczyna go w powietrzu obracać. Jeżeli zmienia się cały układ powietrzu, Maciek zaczyna to korygować. Trudno w tej chwili o dobrą odległość. Nad tym niestety będzie musiał Maciek i cały sztab trenerski popracować, by to zmienić. A zmienić to jest bardzo, bardzo ciężko. Zresztą oczywiście prace nad tym trwają od dłuższego czasu i gorąco wierzymy w to, że przyniosą efekty. Severin Freund, popatrzmy na wracającego po dość długiej przerwie, po blisko 700 przecież dniach przerwy Niemca do rodziny Pucharu Świata. Także powyżej 120 metra. Severin Freund, 43. miejsce wczoraj w kwalifikacjach, 107 metrów. Dzisiaj dobry skok, 125,5 podczas serii próbnej. Teraz 2 metry bliżej, 123,5. Jak sam mówił Severin Freund, na razie ten pierwszy cel, a więc wywalczenie sobie miejsca w kadrze Niemiec, został przez niego osiągnięty. Na co patrzy bardzo łakomym okiem, jeżeli chodzi o ten sezon? Oczywiście Zeefeld, oczywiście Mistrzostwa Świata. Mówi, że gdzieś tam po głowie kołacze mu się również turniej czterech skoczni, ale mówi, że według niego turniej jest jeszcze ciut za wcześnie na to, by myśleć o rywalizacji z czołówką. Na razie, mówi, chce krok po kroku odbudowywać swoją wysoką formę. Na razie na 3. miejscu Severin Freund. Wasiliew, Bickner, Freund 3, Jarko Mata na belce startowej. Finowie patrzą wszyscy na to, co robi Antti Aalto, bo on jest na razie rewelacją. 7. w Wiśle, ale na niego przyjdzie jeszcze czas. Patrzmy na tego Matę, który był 24. w kwalifikacjach, ale teraz ląduje blisko. Teraz ląduje gdzieś tam w okolicach chyba 110 metra i szanse na to, abyśmy go mieli 108. Zobaczyć dzisiaj po raz drugi w finałowej serii właściwie równają się zeru. 31. Wiśle punktował w drugim konkursie w Rudze, tym dwuseryjnym, był 29. Ale dzisiaj punktów Pucharu Świata nie zdobędzie. Na 14. dopiero miejscu, a więc na ostatnim miejscu w tej chwili Jarko, jak to mówią Finowie, Mätä.
Tymczasem Alex Insam, popatrzmy na skoczka, który w Wiśle zajął 28 miejsce. Tam punktował, aktualnie 41 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Podopieczny, tak jak Państwo już doskonale wiecie, trenera Łukasza Kruczka. Myślę, że złamał granicę 120 metra. 121, może 2, 121 metrów. Odległość osiągnięcia przez Alexa Insama, no i ten gest przejechał przez próg. Nie było się z czego odbić. Troszeczkę spóźnione odbicie. Odjętych aż 12,6 punktu. Prawie 1,3 metra na sekundę wiatru wiejącego pod narta, więc ta punktowa strata z powodu dobrych warunków, jakie miał młody Włoch, będzie bardzo duża. Wasiliew Bickner-Freund to prowadząca trójka na 10 miejscu w tej chwili. Alex Insam. No i dobrze, bo jest za Maćkiem Kotem. Maciek jest w tej chwili ósmy. No, będziemy w jakiś sposób przechylnie patrzyli na tych, którzy będą za nim, bo to będzie zwiększało ewentualne szanse Macieja na 30. Jest to duża szansa, powiedzmy otwarcie. Mackenzie Boyd Klaus, Kanadyjczyk, już w powietrzu i on przekroczył punkt K na tej skoczni. 28 w kwalifikacjach, 37 w Wiśle. Punktował podczas tego jednoseryjnego pierwszego konkursu. Wrócę teraz 122,5 metra, a to już jest odległość, która daje ewentualnie szansę na drugą serię, na 30. Sędziowie dwóch po 17,5 dało noty, a trzech noty 17. Sporo punktów odjętych za wiatr, 10,1. Mackenzie Boyd Klaus jest w tej chwili siódmy, Maciej Kot dziewiąty. Prowadzi Dmitrij Wasiliew, 133 metry. Rosjanin na razie jako jedyny przekroczył granicę 130 metra. A co pokaże nam Daniel André Tande? 19 skoczek kwalifikacji, 122,5, dzisiaj 115,5. On lądował już w Niżnym Tagile na podium zawodów Pucharu Świata. Było to w ubiegłym sezonie. Wygrał Richard Freitag. Daniel André Tande był wtedy drugi, Johan André Forfang trzeci, a więc dwa miejsca dla Norwegów na podium. Dziesiąte wtedy, najlepszy z biało-czerwonych, dziesiąty był Piotr Żyła. 115,5 metra Daniela André Tandego. Także będzie odległe miejsce w klasyfikacji i spora strata do czołówki. No ale wiemy dokładnie, te perturbacje zdrowotne, problemy z przygotowaniami, prawie 3 miesiące opóźnienia, jeżeli chodzi o tego skoczka w przygotowaniach, a więc jak najbardziej ma prawo powoli, no, odbudowywać swoją formę i dołączać do tych najlepszych, bo co do potencjału i umiejętności Daniela André Tandego chyba nikt nie ma. Nikt w to nie wątpi. No tak, mistrz świata w lotach, trzeci zawodnik poprzedniego sezonu. Na razie punktował tylko raz w tym drugim konkursie. Wrócę. Jernej Damian w Wiśle nie zakwalifikował się. Był 23 w czasie pierwszego konkursu. Wrócę. Słoweniec najbardziej doświadczony w tej chwili w swojej reprezentacji, która składa się z arcymłodych skoczków, ale on jeden, jako ten weteran został. Peter Prevs, nie weteran, w pełni sił, a teraz Jernej Damian pokazał klasę. 131 metrów. Dalej od niego lądował tylko Dima Wasiliew. Jaki wiatr, 9,7 punktu odjęte, a więc będzie zawis Wasiliewem. Wasiliew miał lżejszy wiatr pod narty niż teraz Jernej Damian, ale wydaje mi się, że na drugie miejsce w klasyfikacji 35-letni skoczek powinien wskoczyć. Tak, jest w tej chwili drugi, 123,6, to jest niespełna 7 punktów za Wasiliewem, a przed Amerykaninem Kevinem Bicknerem. Dokładnie 6,6 punktów traci Jernej Damian do Dmitrija Wasiliewa. Kevin Bickner 10,3 punktu za Rosjaninem na miejscu trzecim. Maciej Kot na razie 10, a tymczasem Halvor Egner Granerud. Popatrzmy na 22-letniego skoczka z Oslo. Jeżeli chodzi o jego start w zawodach Pucharu Świata, 5 w Engelbergu w ubiegłym sezonie, 9 w Zakopanem, 11 w Vikersund. Skakał w ubiegłym sezonie bardzo dobrze. Dobra prędkość i dobra wysokość i ładny skok Halvora Egnera Graneruda. To jest skoczek, który był wczoraj 21, 116,5, 135 metrów. Odjętych wprawdzie aż 13,6 punktów, ale odległość na razie największa. No tak, ponad 6 punktów więcej odjętych od Wasiliewa. Skoczył od Wasiliewa dalej o 2 metry. Czy to pozwoliło mu... Nie, właśnie nie. O 1,3 punktu za Dmitrijem Wasiliewem, ale bardzo ładne lądowanie. Wysoko ocenione, jak najbardziej zasłużenie Halvor Egner Granerud. Wasiliew Granerud Damian to prowadząca trójka. A tymczasem Naoki Nakamura. Japończycy w uderzeniu dzięki Ryoyu Kobayashiemu. Ale to oddziałuje, promieniuje jakoś na pozostałych zawodników. Nakamura już dwukrotnie zdobywał punkty Pucharu Świata. Obydwa podczas konkursu Wrócę.
W pierwszym był 28, w drugim 23. Teraz musiały poszybować poza 130 metr, aby objąć prowadzenie. Nie, nie był to tak daleki skok. Wylądował przed 120 metrem, przed punktem K. 38 zawodnik kwalifikacji, 119,5 metra Naoki Nakamury. Czy będzie za Maćkiem Kotem? To jest pytanie. Maciek Kot 121 metrów, miał odjętych 10,3. Tymczasem Naoki Nakamura ma, uwaga, dodane punkty za wiatr. Ma dodanych 3,2 punktu, co oznacza, że będzie na piątym miejscu, a więc będzie wysoko ze stratą 18,4 punktu do Wasiliewa, a Maciej Kot aktualnie na miejscu 12. Skoro o biało-czerwonych mowa, zobaczmy Stefan Hula, 31 w kwalifikacjach. Dobry skok próbny dzisiaj, 123 metry. Jeszcze delikatnie rozchwiany jest Stefan Hula, jeżeli chodzi o swoją formę, ale najważniejsze to, że kiedy rozmawia się ze Stefanem, chociaż teraz popatrzmy na skok naszego reprezentanta i to nie jest zły skok Stefana Huli. 0,6 metra na sekundę wiatr pod narty. W tej chwili po drobnej korekcie to są 0,4. 125,5 metra, odjęte tylko 4,3 punktu. Noty po 17,5. Jeżeli chodzi o Stefana, 20 miejsce podczas pierwszego konkursu Wrócę to na razie jedyne punkty Pucharu Świata, jakie Stefan Hula w tym sezonie zainkasował. Zajmuje 33 miejsce w klasyfikacji generalnej. Aktualnie na piątym miejscu ze stratą 13,1 punktu do Dmitrija Wasiliewa. A na belce startowej pierwszy z Austriaków, Filip Aschenwald, najmłodszy z nich, mieli pecha w kwalifikacjach. Odpadł zarówno Aigner, jak i Fettner, a więc dosyć tacy przyzwoici zawodnicy. Ta skocznia jakoś im nie leżała. Aschenwald był 35 w kwalifikacjach, skoczył 111 metrów, ale teraz są zupełnie inne warunki, tylko że on blisko ląduje. Pamiętamy, że Aschenwald przewrócił się w Wiśle. To był dla niego kompletnie nieudane kwalifikacje, tam się nie kwalifikował do konkursu głównego. Potem 16 miejsce w tym drugim konkursie Wrócę przypomniało, że to jeden ze zdolniejszych skoczków austriackich, który sporo już wygrywał, tyle że w pucharze kontynentalnym. Ale ten skok nie potwierdza tego punktowanego miejsca z Ruki. 16 jest w tej chwili, ale szanse na to, by wskoczyć po raz drugi, są praktycznie żadne. Nie, żadne. Żadne, a tymczasem Dmitrij Wasiliew i Halvor Egner Granerud to dwóch skoczków, którzy mają już pewne miejsce w serii finałowej. Gorąco wierzymy, że i Dawid Kubacki, i Kuba Wolny, których oglądamy, również wywalczą sobie miejsce w czołówce i będą bić się tutaj, skakać o jak najlepsze miejsca. Kilian Payer, popatrzmy na reprezentanta Szwajcarii. Ładnie. Jest to skok, który raczej nie da mu chyba jeszcze w tym momencie kwalifikacji, bowiem musiałby wyprzedzić Halvora Egnera Graneruda albo Jerneja Damiana, wskoczyć na trzecie miejsce, ale 132,5 metra. Odległość robiąca wrażenie, ale jeżeli ma odjętych aż 12,8 punktu. Ładne lądowanie, stąd też powinny być wysokie noty od sędziów, 18,5. No będzie czołówka. Czy jest to skok, który daje mu kwalifikacje? Jest na trzecim miejscu, a więc wyprzedził Jerneja Damiana i to oznacza, że będziemy oglądać Szwajcara w serii finałowej. Brawo! A co pokaże Jacques Mogel, jeden z tych młodziutkich Słoweńców? On ma tylko 17 lat. W Wiśle wprawdzie się do konkursu nie zakwalifikował głównego, ale punktował w Wrócę. 24 w pierwszym jednoseryjnym konkursie, w tym drugim na 20 miejscu. Mamy tu kilku arcyzdolnych. No czekamy przede wszystkim na Domena Preuca. Co on dzisiaj wykręci? Ale patrzymy też właśnie na tego Jacques'a Mogela, który już w powietrzu chyba postawiło go. W tej pierwszej fazie od razu zatrzymał go wiatr. W związku z tym nie było szansy, żeby odlecieć. Tylko 110 metrów, a więc pewne rozczarowanie co do tego skoczka. To nie zmienia faktu, że Słoweniec będzie w serii finałowej. Może nie oglądany Jacques Mogel, ale Jernej Damian, który jest aktualnie na czwartym miejscu. No i ta wpadka jego młodszego kolegi powoduje, że to ten najbardziej doświadczony w tej chwili skoczek z reprezentacji Słowenii ma prawo startu w serii finałowej. A za moment Anders van Emmel. Ten sam Anders van Emmel, który wygrywał tutaj w zawodach Pucharu Świata. Było to w 2014 roku. To jest jego siódmy start. Wtedy pokonał Gregora Schlierenzauera. Na trzecim miejscu był Severin Freund. Zresztą to jest siódmy konkurs Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Do tej pory czterokrotnie wygrywali Niemcy. Wygrywał wraz Peter Preutz i wygrywał właśnie Anders van Emmel. 16 miejsce w kwalifikacjach. Dobry skok dzisiaj w serii próbnej. 128,5 metra, ale teraz słabo. Teraz bardzo słabo. Anders van Emmel.
dobry start w Wiśle, patrząc na to, jak później potoczyły się jego losy. Mówię tutaj o Ruce, bowiem 14 miejsce w Wiśle, a potem dwukrotnie w Ruce nie udało mu się zdobyć punktów. W jednostronnym konkursie był 36, no a w tym drugim konkursie 40 miejsce. A teraz 119 metrów, odjętych tylko 4,7 punktu za wiatr, co daje Andreszowi Fanemelowi dopiero 13 miejsce, a to oznacza, że Kevin Bickner jest na 5 miejscu aktualnie, zakwalifikował się do serii finałowej, a pierwszym oczekującym, bowiem na 6 miejscu, jest Stefan Hula. Stefan Hula w poczekalni, Maciek Kot na 15 pozycji, a w dół ruszył Wiktor Polaszek. Dobrze zaczął w Wiśle od 12 miejsca, potem było już gorzej w Ruce, a jak będzie dzisiaj tutaj za Uralem? No tak sobie, nie dofrunął do punktu K, do 120 metra. W kwalifikacjach zajął 40 miejsce, teraz 115,5 metra, no i będzie poza 30. To wprawdzie nie jest jeszcze w 100% pewne, ale bardzo prawdopodobne. A więc 20 miejsce Wiktora Polaszka, co oznacza, że Stefan Hula oczywiście w tym momencie ma już kwalifikację do serii finałowej. Pierwszy z biało-czerwonych, który już do tej serii finałowej się zakwalifikował. Gregor Schlierenzauer, 53 zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata, 22 miejsc, 15 trzecich, łącznie 88 razy na podium, ale od pewnego czasu coś się zaczęło. Pamiętamy, najpierw delikatna kontuzja, a potem no, te problemy, z jakimi borykał się Gregor Schlierenzauer. Z drugiej strony on nic nikomu udowadniać nie musi, on tylko może skakać, ale to nie jest skok, który chyba w tym momencie da mu kwalifikację do serii finałowej. Jeżeli chodzi o Schlierenzauera, 27 miejsce podczas wczorajszych kwalifikacji. Dzisiaj tylko 116,5 metra, teraz 2,5 metra dalej w pierwszej serii konkursowej. 119. Przy odjętych 5,5 punktach, też tak patrzymy, niskie noty od sędziów po 17, 17,5 punktu, co oznacza dopiero 14 miejsce Gregora Schlierenzauera, tym samym Naoki Nakamura awansował do serii finałowej. Ale Maciek spadł na 16, bo jednak Schlierenzauer, mimo że skoczył bliżej, to te warunki wieczne spowodowały, że jest dwie lokaty przed nim. Dawid Ziegel, mówiliśmy, że to jest skocznia dla Niemców szczęśliwa. Z sześciu dotychczasowych konkursów oni wygrali 4, no a szczególnie Severin Freund, który tu przecież wygrywał dwukrotnie. A co Ziegel? Ziegel był 13 w Wiśle, potem pierwszy konkurs w Ruce mu nie wyszedł, ale już drugi lepiej. 22 miejsce i też punkty, ale ten skok niespecjalny, powiedziałbym zupełnie nieudany, jak na 22-letniego skoczka. Dawid Ziegel, który tutaj na treningu szalał prawie 130 metrów, teraz tylko 112,5 metra, żadnych szans na finał, ale to troszkę przynajmniej zwiększa szansę Maćka Kota, chociaż jest kawał drogi. Severin Freund, dzięki temu, że Ziegel skoczył słabiej, będzie już na pewno punktował, będzie już na pewno w 30. No trzeba by... To trzeba wyraźnie powiedzieć, że Maciek ma minimalne szanse, by nie powiedzieć żadne, do tego, by zakwalifikować się do serii finałowej. Na razie tym ostatnim, który się kwalifikuje, Severin Freund, będący na 8 miejscu. Maciek jest na 16, a więc 8 dopiero w kolejce oczekujących, a tymczasem coraz lepsi. Daniel Huber, fajne lato, dobre lato, jeżeli chodzi o tego zawodnika, o 25-letniego Austriaka. Zima, no, zaczęło się od 18 miejsca w Wiśle, potem było lepiej, bo 14 miejsce podczas pierwszego konkursu tego jednoseryjnego w Ruce, w drugim 46, więc nie punktował, a teraz 126 metrów Daniela Hubera, odjętych 8 punktów. No jeżeli popatrzymy na jego skok kwalifikacyjny, ten dzisiejszy w serii próbnej, 120 w kwalifikacjach, 12 miejsce, 118 dzisiaj, to 126 robi wrażenie. Robi wrażenie, będzie miał wprawdzie 8 punktów odjętych, ale noty przyzwoite, 17,5, nawet dwie osiemnastki, jedna z nich wejdzie jako nota, jest w tej chwili na siódmej pozycji. Tak, za Stefanem Hulą, Stefan Hula jest na miejscu 6, a prowadzi cały czas Dmitrij Wasiljew, 133 metry, na drugim miejscu Halvor Egner Granerud z Norwegii, 135, na trzecim Szwajcar Kilian Payer. Roman Kołdelka nieźle sobie radzi w tym sezonie. Zaczął w Wiśle od 25 miejsca. Potem wrócę 19 i 17, a więc właściwie punktuje za każdym razem dwa razy w drugiej dziesiątce. Teraz mocno wieje pod narty. No tak mocno, to znaczy w granicach 5,5 metra na sekundę. Roman Kołdelka 13 w kwalifikacjach, a więc całkiem przyzwoicie. Teraz nieźle się
między tymi nartami uplasował, 120 metrów przekroczył, punktka zaliczył, kręci troszkę głową, 121,5 metra odjętych, bardzo mało, bo tylko 0,1 punktu, więc to automatycznie jakby wydłuża ten jego skok. Noty po 17, 1,17,5 punktu. Czy może być przed Freundem? No jednak Freund skoczył 123,5, z tym, że miał sporo punktów odjętych. Nakamura, który już jest pewny finału, skoczył bliżej. On jest w tej chwili ósmy. Tak, jest w finale. Roman Kołdelka będzie dzisiaj skakał po raz drugi. Najlepszy z biało-czerwonych na razie Stefan Hula na szóstym miejscu. Roman Kołdelka, jak widzieli Państwo, aktualnie na miejscu ósmym. Proszę zobaczyć, jak wygląda klasyfikacja, bo 30 skoczkach pierwszej serii Wasiliew, Granerud, Kilian Pajer, to jest prowadząca trójka. Wasiliew, 133 metry przy odjętych tylko 7,2 punktach. Przewaga 1,3 punktu nad Granerudem. Szósty Stefan Hula, widzą Państwo, Maciej Kot na 18 dopiero miejscu. Za moment skoczkowie, którzy zajmują miejsca od 21 do 30, no to już bez najmniejszych szans na to, by znaleźć się w serii finałowej. Wśród nich proszę zobaczyć Daniel Andre Tande na przykład, czy też Taku Takeuchi, który jest na miejscu 22. Gdzieś pod tymi klasyfikacjami na chwilę mieliśmy rzut oka na wszystkie cztery obiekty, które są w Niżnym Tagile. Tu skocznie budowano na początku lat 70. Tu nie mamy kurortu narciarskiego, raczej taki przemysłowy krajobraz. Kominy, dymy, żelazo, miedź, ale miedź czy nie miedź? No, Dmitrij Wasiliew jest liderem i to jest na pewno wielka gratka dla gospodarzy. No i co tu dużo kryć, to naprawdę jak na razie spore zaskoczenie, że Dmitrij Wasiliew prowadzi po tak dobrym skoku. Nie najdłuższym, na razie najdalej w pierwszej serii Halvor Egner Granerud, Norweg, 135 metrów, ale on miał odjętych aż 13,6 punktów. Najmocniejsze, najlepsze warunki, najmocniejszy wiatr pod narty miał właśnie Norweg. Kilian Pajer, to o czym mówiliśmy, już na trzecim miejscu, a więc to jest prowadząca trójka, a za moment kolejni zawodnicy i rozpocznie tę grupę Antti Aalto. Kamil Stoch, 127 wczoraj w kwalifikacjach, dzisiaj 132,5, ale mówię to cichutko. Poczekamy na skok Kamila, naprawdę ze spokojem, bo tej jego klasy, tej jego odporności psychicznej, to naprawdę możemy być pewni. Poczekajmy jeszcze trochę. Na razie Antti Aalto, najlepszy z Finów. 20 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Siódmy w Wiśle, to był jego życiowy start. Czwarty sezon w zawodach Pucharu Świata. 23-letniego skoczka Sotkama. Popatrzmy, Antti Aalto. Piąty wczoraj w kwalifikacjach, 130 metrów. Teraz 134, 135, by pokonać Dmitrija Wasiliewa. Ale to jest skok, który albo w tym momencie mu pozwoli, albo i nie zakwalifikować się, bo tak na granicy. 121,5 metra. Może troszeczkę zabraknąć. 6 punktów odjętych za wiatr dla Aalto. Na razie ostatnim kwalifikującym jest Severin Freund, który zajmuje 10 miejsce. No jeżeli będzie 10, Antti Aalto, a nie, jest dopiero 12, a więc to oznacza, że jest Gregor de Schwanden, który zajmuje 11 miejsce, dzięki temu awansował do drugiej serii. A tymczasem na belce startowej zwycięzca sprzed roku, był tutaj pierwszy i drugi, bo w drugim konkursie z kolei Andreas Wellinger zwyciężył. Mówiliśmy o tym niemieckiej dobrej serii tutaj w Niżnym Tagile. Richard Freitag, numer 2 poprzedniego sezonu, który na razie nie błyszczy. 22, 21, 14 miejsce, ale on się może przebudzić w każdej chwili. Na pewno nie w tym skoku, bo wylądował przed punktem K i kto wie, czy zobaczymy go w finałowej serii. Punktów za wiatr odjętych aż 8, noty niskie, 16,5, 2, 3, 17. Może nie być zatem Richarda Freitaga w finałowej serii, co byłoby takim pierwszym zdarzeniem w tym sezonie, bo jednak punktował w Wiśle i w obydwu konkursach wrócę. 23 jest w tej chwili, no nie, na pewno nie będzie zatem Freitaga w finale. Ale czy zbliżył się przez to Maciek? No zbliżył się, ale wciąż jest 6 pozycji od tego, aby zakwalifikować się do finału. A tymczasem Markus Eisenbichler, reprezentant Niemiec, był tutaj czwarty podczas zawodów Pucharu Świata. Było to 3 grudnia ubiegłego roku. Popatrzmy na Eisenbichlera. Dobry skok dzisiaj podczas serii próbnej. 131,5 metra, najlepsza jego próba. Ale delikatnie tutaj jakby zachwianie przy przejściu nad bólą i to jest z kolei słaby skok zawodnika, który do tej pory punktował w tych 3 konkursach indywidualnych. 15 był w Ruce i w Wiśle, również podczas tego drugiego konkursu
w Finlandii, 25 miejsce, ale także punkty wpadły, a teraz zaledwie 122 metry i to w tej chwili jeszcze może być zbyt mało, by awansować do serii finałowej. Popatrzył na to Werner Schuster. A raczej zadowolony tener i sam skoczek nie jest. Dopiero 16 miejsce w tej chwili Markusa Eisenbichlera, a więc jest trzeci oczekujący w kolejce na awans do serii finałowej. No tak, Klimov, wielka nadzieja gospodarzy, zwycięzca z Wisły, zwycięzca letniej Grand Prix. Tymczasem Eisenbichler zepchnął Fanemela, zwycięzcę pierwszego z konkursów tutaj w 2014 roku, Junshiro Kobayashi. To nazwisko będzie się dzisiaj powtarzało, bo będzie ostatni skakał w tej pierwszej serii. Ten jego młodszy brat, Junshiro, tymczasem skacze poza granicę 120 metrów, poza punkt K. 20 w kwalifikacjach, to były inne warunki, 116 metrów, ale teraz 124,5. Ile za wiadro odjętych? Sporo, bo aż 11,9 punktów. Noty 17,5 dominują. Ta 17 jedna jedyna zostanie w tej sytuacji odrzucona. Myślę, że będzie w finale, no to zresztą jest jakiś plan minimum. 11 miejsce w tej chwili Junshiro Kobayashiego. Zobaczymy go w finałowej serii. Oczywiście tak, Junshiro Kobayashi będzie skakał jeszcze raz. Władimir Zografski na naszych ekranach, reprezentant Bułgarii. 16 skoczek aktualnie klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Równo, wczoraj w kwalifikacjach 119,5, również 119,5 dzisiaj podczas serii próbnej. No teraz to musiałby wznieść się naprawdę wysoko nad zeskok i poszybować bardzo daleko, by powalczyć tutaj o czołowe miejsce. I to jest dobry skok Władimira Zografskiego. Wprawdzie nie ponad 130 metrów, 129,5. Odległość uzyskana przez Bułgara, odjętych 8,2 punktu. Ale myślę, że w pierwszej szóstce to ten skok, to miejsce w pierwszej szóstce powinien mu dać. Na razie szósty jest Stefan Hula, 125,5, reprezentanta Polski. A Władimir Zografski na piątym miejscu, a więc skakuje również przed Kevina Bicknera. Ale ze stratą 7,3 punktu do prowadzącego Dmitrija Wasiliewa. Od dłuższego czasu nic w pierwszej trójce się nie zmienia. Wasiliew prowadzi, Granerud drugi, Szwajcar Kilian Payer na miejscu trzecim. Nie zmienia się też to, że wąsy Johanssona mocno podkręcone, a Kamil Stoch spokojny, a tymczasem na belce już siedzi Stefan Kraft, który tutaj dwa razy stawał na podium w 2014 i 2017 roku. Dwa razy był trzeci. Mistrz świata, w jakiej formie jest w tej chwili, bo nie wątpimy, że on u siebie w Zyfeld będzie jednym z faworytów i daje próbkę swoich umiejętności. Jak mu się dotąd wiodło? Był 21 w Wiśle, 26 w Ruce i 10 w Ruce, a teraz 132 metry Stefana Krafta, dwukrotnego mistrza świata, która będzie bronił tych tytułów. 9,1 punktu to jest odjęcie za wiatr, ale odległość 132 metry, ale noty 18,5. Wszystko to winduje go w tej chwili na trzecią pozycję. Wasiliew, Granerów, Kraft to jest pierwsza trójka. Mogliśmy się spodziewać, że Stefan Kraft w konkursie poleci daleko, bowiem już ten jego skok w serii próbnej był naprawdę imponujący, 132,5 metra. Andrzej Aniszek, popatrzmy na Słoweńca. 41 miejsce wczoraj podczas kwalifikacji, 112,5 metra. Słabo. Dzisiaj w serii próbnej tylko 113,5. Teraz, by myśleć o rywalizacji z Dmitrijem Wasiliewem, musiałby skoczyć powyżej 130 metrów Andrzej Aniszek, a on skacze niewiele poza punkt konstrukcyjny skoczni w Niżnym Tagile. 120,5, 121, 120,5 metra odległość uzyskana przez reprezentanta Słowenii. Wprawdzie niewiele punktów odjętych, bowiem tylko 3,2 za wiatr. No, średnie noty za styl. Po 17 punktów od sędziów otrzymuje Andrzej Aniszek, co w tej chwili dopiero 13 miejsce mu daje. Za Severinem Freundem przed Junshiro Kobayashim. Oczywiście z prawem startu w serii finałowej najlepszy z biało-czerwonych Stefan Hula na miejscu ósmym. I koncentrujemy się, bo oto za chwilę dwóch Polaków, a najpierw Jakub Wolny, ten młody, ten zdolny, ten, który trzy razy już w tym sezonie zdobywał punkty. 23 w Wiśle, 11 w pierwszym konkursie w Ruce, 13 w drugim, tu w kwalifikacjach 23. Leć Kuba, tak, żeby
pofrunąć 120 parę metrów, ale jakby coś gdzieś tam zgasło, jakby ten wiatr nagle przestał wiać. Niby komputer pokazuje 8,2 punktu odjęte, ale tylko 114 metrów i to będzie chyba pierwszy konkurs w tym sezonie, w którym Kuba nie zdobędzie punktów, no bo nie będzie go w finale. 114 absolutnie za krótko, żeby o czymkolwiek marzyć. Noty 16, 16,5 jest w tej chwili 35, będzie musiał jak najszybciej o tej próbie zapomnieć. A było 6 biało-czerwonych w pierwszej serii konkursowej. Ilu awansuje do finału bez Kuby Wolnego? Patrzymy na miejsce Maćka Kota. Również no, w dalszym ciągu jeszcze bodajże 5 czy 6 skoczków do tego, by ewentualnie musiałby skoczyć gorzej od Maćka. Czekamy na dobre warunki. Jest wiatr pod narty. Dawid Kubacki. 120,5 wczoraj w kwalifikacjach. 15 miejsce. 131 metrów dzisiaj podczas serii próbnej. Oby równie dobrze było podczas pierwszego skoku tego konkursowego. I Dawid w powietrzu. I Dawid ląduje. Może nie tak daleko, by zagrozić Wasiliewowi, by gdzieś tam zahaczyć Halvora Egnera Graneruda. Ale 126 metrów to odległość, która spokojnie daje Dawidowi kolejne punkty w tym sezonie. 8 w Wiśle, jak pamiętamy. 12 podczas drugiego konkursu wrócę. Dobre warunki miał Dawid. Dość mocno wiało mu pod narty, bowiem ponad metr na sekundę będzie miał w związku z tym odjętych aż 12 punktów. Ale no to od sędziów. 4 arbitrów oceniło skok Dawida na 18 punktów. Stąd też na 11 miejscu w tej chwili Dawid Kubacki ze stratą 17,4 punktów do prowadzącego Dmitrija Wasiliewa. A więc Hula i Kubacki to dwóch biało-czerwonych, którzy są pewni startu w serii finałowej. Rusza Johan Andre Forfong. On dwa razy był tu trzeci w 2015 i 2017. W 2017 roku jest rekordzistą tej skoczni. 141,5. W każdej chwili stać go na jakiś daleki, efektowny lot. Tak się właśnie dzieje. Taki jest Forfong. Trochę szalony, dlatego go lubimy. Mimo tej kontuzji i leczenia kolana, on wydaje się nabierać już tej formy topowej. 135,5 metra, a więc najdłuższy lot. O pół metra dłuższy od Graneruda. Dwaj Norwegowie na razie oddali dwa najdłuższe skoki. Forfang 135,5, Granerud 135. 10,9 punktu odjęte za wiatr, ale noty. Wszyscy sędziowie byli zgodni. 18,5 punktu, a więc 55,5 punktu, jeśli chodzi o noty. Wspaniała odległość, no nie może być chyba inaczej. On tutaj powinien objąć prowadzenie, tak? Zdetronizował zatem Dmitrija Wasiliewa 132,5, a więc o 2,3 punktu przed Wasiliewem Forfang. Tak jest, a Norwegowie bardzo lubią tą skocznię. Przecież Van Emmel tu wygrywał, stał na podium również. Joachim Hauer także stał na podium. Johan Andre Forfang, którego wspominaliśmy. Daniel Andre Tande również. Robert Johansson za moment. 7 w kwalifikacjach 130 metrów. Proszę zobaczyć, reakcja obniżona, platforma startowa, a więc z 5 na 4 belkę w tej chwili przed skokiem Roberta Johanssona. Dzisiaj w serii próbnej Robert Johansson 125 metrów. Jeżeli chodzi o jego starty na tym obiekcie, no dwukrotnie do tej pory startował. Najlepszy start to 11 miejsce, a więc no, szału nie ma. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj podczas tego konkursu. Około 0,7 metra na sekundę. Wiatr wijący pod narty. O, by pokonać swego reprezentacyjnego kolegę, Johanna Andre Forfanga, musiałby osiągnąć ponad 130 metrów. A tymczasem owszem jest, ale poza punkt konstrukcyjny, więc ponad 120 metr. Robert Johansson. 126. Po 17,5 punktu noty od sędziów, a to zawodnik, który rozpoczął spokojnie od 16 miejsca w Wiśle, natomiast wrócę, naprawdę spisywał się bardzo dobrze Johansson, bowiem zajmował odpowiednio 8, 7 miejsce, a więc dwukrotnie lądował w czołowej dziesiątce. W tej chwili Johansson na miejscu 9. Ale za chwilę mogą też zacząć się dziać rzeczy niezwykłe, bo na belce startowej Domen Preuss, kiedy on był w arcyformie, to akurat nie rozgrywano w Niżnym Tagile konkursu Pucharu Świata. Ten jeden sezon była pauza. Dwa razy czwarty w tym sezonie. Do Wisły nie przyleciał, ale wrócę był tuż za podium. I właściwie, gdyby on startował w pierwszej serii, zwłaszcza wyżej, razem z tymi najmocniejszymi, to pewnie gdzieś na to podium by się wśliznął. Domen Preuss w powietrzu. Nienadzwyczajna prędkość na progu, ale to czwarta belka.
Belka teraz troszeczkę go jakby postawiło w powietrzu, walczyło o odległość. Nie było tego jego ulubionego, takiego bardzo dużego wychylenia. 122 metry, to pewnie pozwoli. Ile on ma odjętych punktów? 9,8 za Wiatr, ale dodane punkty oczywiście za Belkę startową, to jakby skoczył 3 metry dalej w gruncie rzeczy niż skoczył. Będzie w 30, ale no nie zapowiada się, że po tych dwóch, czwartych miejscach Domen wskoczy na podium. No nie, strata będzie ogromna. 16 miejsce dopiero w tej chwili Domena Preuca. Ze stratą 22 punktów do prowadzącego Johanna André Forfanga. Timi Zajc, Domen Preuc, owszem, tej skoczni jeszcze, no, nie chcę powiedzieć, nie znał, poznał ją, natomiast nie skakał wcześniej w zawodach Pucharu Świata. Timi Zajc, owszem, 12 był 2 grudnia 2017 roku. A więc w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o Timiego Zajca, 34 wczoraj w kwalifikacjach, tylko 110 metrów. Popatrzmy na skok Słoweńca i to jest dobry skok Timiego Zajca. No, wyrasta na takiego zawodnika w tym momencie, który potrafi się zmobilizować na ten skok konkursowy. No bowiem, jeżeli chodzi o jego skok dzisiaj podczas serii próbnej, 121 metrów, teraz 131 metrów, odjętych 12,9 punktu za Wiatr, ale dodane 4,9 za skrócony rozbieg. Noty od wszystkich sędziów, no prawie od wszystkich, 4,18, jeden sędzia 18,5 punktu dał Timiemu Zajcowi. Piąte miejsce w tej chwili dla reprezentanta Słowenii, a więc wielkie brawa. Najlepszy ze Słoweńców aktualnie Timi Zajc, a najlepszy z biało-czerwonych 11, Stefan Hula. No i gospodarze w tej chwili drżą im serca, bo na belce startowej zasiądzie Jewgenij Klimot, zwycięstwa z Wisły, zwycięzca letniej Grand Prix. Jewgenij Klimot, który później jakby troszkę przygasł w ruce. 31 miejsce w pierwszym tym jednoseryjnym konkursie, w drugim konkursie 26. Na co go stać? W kwalifikacjach tylko 38. Ten, który pierwszy z Rosjan wygrał konkurs Pucharu Świata, zrobił co mógł, ale o mało się nie wrócił, bo niepewne lądowanie przychyliło go trochę, szukał tej odległości i o mały włos nie znalazł podpórki. 123 metry, niedużo ma odjętych punktów za Wiatr, ale styl, nie, no, 14, 14,5, 15,5, no nie wiem, czym to się ostatecznie skończy, to raczej Wasiliew jest dzisiaj bohaterem gospodarzy niż Klimow. Tak, Jewgenij Klimow troszeczkę, ta popularność, ta zainteresowanie mediów spadło na niego. Nie do końca sobie z tym radzi Jewgenij Klimow. Aktualnie na 21. dopiero miejscu reprezentant Rosji. Oczywiście ma kwalifikację do serii finałowej. Popatrzmy, Karl Geiger za moment na naszych ekranach. Także nie do końca spasowany z tą skocznią Karl Geiger. 25-letni skoczek z Oberstdorfu. Troszeczkę za mocno podwiewa pod narty, chociaż w tym momencie powinno pojawić się. Proszę zwrócić uwagę, po wyjściu z progu zawodnik otrzymuje podmuch powietrza, podmuch wiatru z tyłu skoczni. W połowie buli mniej więcej wieje z boków. I tak naprawdę marzą wszyscy o tym, by dolecieć do tej drugiej części ze skoku. Tam dopiero jest to noszenie. No ale najpierw trzeba przebrnąć przez te niesprzyjające warunki. 132 metry musiałby skoczyć Karl Geiger, by pokonać, czy też nawiązać walkę z Johannem André Forfangiem, a tymczasem no, będzie kwalifikacja do konkursu, serii finałowej, natomiast strata do prowadzącej grupy ogromna. 121,5 metra Karla Geigera, odjęte 5,2 punktu, dodane 4,9 za skrócony rozbieg, co oznacza, że te odjęte punkty to będzie tylko odjęte 0,3 punktu dla Karla Geigera. Noty po 17 punktów od wszystkich sędziów. No i Karl Geiger, który był w tym sezonie do tej pory w tych trzech konkursach indywidualnych, za każdym razem lądował w dziesiątce. Piąty i ósmy w Łuce, dziewiąty w Wiśle. Aktualnie dopiero na 14 miejscu. Niemiecka sekwencja nam taka się tu szykuje, bo po Geigerze Wellinger, a po nim Laie. Trzech Niemców na kolejnych miejscach klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wellinger jest piąty. No Wellinger wspaniale wrócę. Pamiętamy ten moment opóźnienia w jego skoku, kiedy jednak skoczył dalej niż Kamil Stoch. Mistrz olimpijski ze skoczni normalnej w powietrzu, ale to też nie był jakiś skok, który pozwoliłby mu tutaj dzisiaj marzyć o podium, marzyć o pierwszej trójce. Obydwaj, i Geiger, i Wellinger mieli kłopoty.
kłopoty w kwalifikacjach. Geiger awansował z 47 wynikiem, a Wellinger z 49, więc właściwie na włosku wisiał jego los. Teraz 120 metrów, więc dokładnie osiągnął punkt K. No typu 17, 17,5 punktu i to daje 17 miejsce. Zobaczymy go po raz drugi, ale szanse na to, by miał odegrać jakąś istotną rolę w tym konkursie, są niewielkie. Tak, marne szanse, jakby powiedzieli Francuzi. 21 punktów traci w tej chwili Andreas Wellinger do prowadzącego Forfanga i Stefan Laje. Dziewiąty w kwalifikacjach, 125 metrów, 132 metry dzisiaj podczas skoku próbnego. Jeżeli chodzi o Stefana Laje, myślę, że należy zwrócić na niego uwagę. 26 lat w tym sezonie, pamiętamy, drugie miejsce w Wiśle, stał na podium. No i powalczył o odległość Stefan Laje, zachwianie przy lądowaniu u reprezentanta Niemiec, ależ miał warunki, jeżeli chodzi o wiatr, prawie 1,4 metra na sekundę wiatru wiejącego pod narty, odjętych 13,6 punktu, ale jak pamiętamy, czwarta platforma startowa. A więc ten rozbieg delikatnie skrócony, stąd też ta strata nie będzie aż tak bardzo dotkliwa, jeżeli chodzi o Stefana Laje, 129,5 metra, no ale by walczyć z Johannem Andre Forfangiem, musiałby skoczyć około 135, tymczasem dziewiąte miejsce dla reprezentanta Niemiec. Najlepszy z biało-czerwonych, Stefan Hula na miejscu 12, na miejscu 16 Dawid Kubacki. Ale za chwilę to się może zmienić, bo Piotrek Żyła, który jest trzecim zawodnikiem klasyfikacji generalnej, który wrócę w tym jednoseryjnym konkursie, stanął na podium, po raz piąty w karierze na podium Pucharu Świata. Piotrek, który jest przecież brązowym medalistą ostatnich Mistrzostw Świata, już rusza w dół. On wygrał kwalifikacje, a więc leć Piotrze, tak jak w tych kwalifikacjach, 134 metry. Czy to się uda? Jest wysoko, jest daleko, wspaniale. Jednak to nie jest przypadek, to nie jest jakiś łód szczęścia. Po prostu Piotr Żyła bryluje na początku tego sezonu. To był daleki skok, czy najdłuższy, 133 metry. Jedna z najlepszych odległości w tym konkursie. Dalej od niego tylko Forfang, Wasiliew i Granerud. To jest czwarta odległość, ale z niższej belki, z czwartej belki. Wysokie noty, 18,5 punktu, zgodni wszyscy sędziowie. 9,4 odjętych za wiatr, no ale w związku z tym, że to jest ta niższa belka, to tak jakby 135 metrów skoczył w gruncie rzeczy, a nawet 135,5. Będzie wysoko. Jak wysoko? Jest pierwszy! Jest pierwszy, tak jak w kwalifikacjach. Świetny Piotr Żyła jest liderem. O 1,9 punktu Piotrek wyprzedza Johanna Andre Forfanga, a przecież do końca tylko dwóch zawodników, a więc będzie w najlepszej trójce. Piotr Żyła po pierwszej serii. Kamil Stoch, czwarty w kwalifikacjach. 132,5 metra dzisiaj podczas serii próbnej. Kamil, jest wiatr pod narty i popatrzmy, jak zwykle piękna sylwetka Kamila i troszeczkę zabrakło tej odległości, by gdzieś tam nawiązać do rywalizacji z Piotrkiem Żyłą, z Johannem Andre Forfangiem czy z Dimitrijem Wasiliewem. 123,5 metra reprezentanta Polski, od wszystkich sędziów po 18. Takie noty otrzymuje Kamil. Odjętych 6 punktów za wiatr, dodanych 4,9 za rozbieg, ale 123,5 metra. Myślę, że to będzie miejsce gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki na ten moment. Poczekajmy, niech to wszystko się zsumuje, a nawet na początku drugiej. 13 miejsce w tej chwili Kamila Stocha ze stratą 15,2 do prowadzącego Piotra Żyły. Kamil 13, Stefan Hula 14, Ryoyu Kobayashi, on ma wszystko w swoich rękach. No jak to na lidera klasyfikacji generalnej, na rewelację tego sezonu, na zwycięzcę zarówno pierwszego, jak i drugiego konkursu wrócę. No i tego, który stawał również w Wiśle na podium, Ryoyu. Szalony człowiek, który już jest w powietrzu, w kwalifikacjach minimalnie przegrał z Piotrem Żyłą. Jak będzie teraz, bardzo wysoko leci i bardzo daleko. To było ponad rozmiar, czyli powyżej 134 metrów na pewno z czwartej belki startowej, 134 metry. Brawo, jeden z najdłuższych skoków, a biorąc pod uwagę właśnie tę czwartą, a nie piątą belkę, to chyba pozwoli objąć mu prowadzenie. 18,5 jest dziewiętnastka od rosyjskiego sędziego, akurat ta dziewiętnastka odpadnie, ale to solidne 55,5 punktu od sędziów. No i do tego odległość, wydaje mi się, że oglądamy lidera, pewnie za chwilę ten licznik nam się pokaże, wyznacza poziom Piotr Żyła, nie, jednak bez licznika, 2,5 punktu prowadzi Ryoyu Kobayashi, wyprzedza Piotra Żyłę.
Ryoyo Kobayashi, kiedy patrzy się w tej chwili na to, jak skacze Japończyk, młodszy z braci Kobayashi, naprawdę pojawił się u niego ten automatyzm. To, o czym mówią skoczkowie, jeżeli jesteś w formie, w dobrej dyspozycji, naprawdę nie ma znaczenia skocznia, bo ciało samo wykonuje wszystko to, co ma wykonać. I tak też się dzieje w przypadku Ryoyo Kobayashiego. Piotr Żyła na drugim miejscu, to jest ta najważniejsza informacja. Kamil Stoch 14, 15, Stefan Hula 19 miejsce, Dawida Kubackiego 36 Maciej Kot, a to oznacza, szanowni państwo, że z 6 biało-czerwonych, jakich oglądaliśmy, czy też których oglądaliśmy w pierwszej serii konkursowej, 4 awansowało do wielkiego finału. No i znowu z wielkimi apetytami na polskie podium dzisiaj, bo dlaczego by nie? 2,5 punktu za Ryoyo Kobayashi jest Piotr Żyła, Johan Andre Forfang na miejscu 3. Szanowni państwo, tak stawia się klasyfikacja. Widzów programu pierwszego Telewizji Polskiej zapraszamy na TeleExpress, widzów TVP Sport na nasze studio, a my słyszymy się podczas serii finałowej. Парни и тёрки в оранжевых жилетах на улице.